Dzisiaj właśnie na liturgii słowa słuchamy tego psalmu 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Zanim słowo znajdzie się na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz. Czyli psalm ten mówi o Bogu, który doskonale nas zna, który wie, jakie są nasze myśli, wie, co chcemy powiedzieć, co myślimy, gdzie idziemy. Mówi o Bogu, który cały czas jest przy nas. I jest zdumiewające to, ale właśnie chcę wam powiedzieć, że wielu moich znajomych, którzy już nie chodzą do kościoła, właśnie te słowa stawia jako zarzut Panu Bogu. Pan Bóg mnie kontroluje. Wszystko wie, co myślę. Prawda? Jest jakimś takim, nie wiem, wielkim kontrolerem i nie mam wolności, a ja chcę być człowiekiem wolnym. A ja chcę móc myśleć to, co chcę, żebym nie był przez nikogo kontrolowany. Słowa te psalmu są prawdą. Pan Bóg naprawdę wie, co myślimy, cały czas jest przy nas, widzi wszystkie nasze kroki. Ale jest bardzo poważna kwestia, którą trzeba postawić na początku. Ten, który to robi, bardzo Cię kocha. No i to jest ta różnica. Prawda? Bo jeżeli faktycznie byłby ktoś, pomyślmy sobie, taki straszny system kontroli, prawda, który wie, co myślimy, wie, gdzie idziemy. Takie są filmy science fiction, które właśnie pokazują rzeczywistość, że znaleziono jakichś ludzi, którzy potrafią czytać w myślach i posłużyli się nimi na policji, żeby zamykać ludzi do więzienia, zanim popełnią przestępstwa. Bo już wiedzą, co myśleli, w związku z tym, pomimo tego, że ty tego przestępstwa nie popełniłeś, ale chciałeś je popełnić, prawda? Czyli taki faktycznie niesamowity system kontroli. I jeżeli ta kontrola właśnie wynika z pragnienia władzy, dominowania, no to jest rzeczą straszną, bo jest bezduszna, wszystkich nas więzi i zamyka. Tymczasem Bóg mówi o sobie, i to jest prawdą, że nas przenika. Zna nasze myśli wszystko, ale jest bardzo ważna różnica. Ten Bóg Cię kocha. Ten Bóg posłał swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który umarł za Ciebie na krzyżu i zmartwychwstał, aby dać Ci życie wieczne. I pomimo, że ten Bóg zna nasze myśli, dalej nas kocha. Dlaczego mówię pomimo? Ponieważ choć staramy się na pewno być ludźmi dobrymi, to jesteśmy też słabi. Mamy swoje słabości, upadamy w grzechy. Dlatego mamy sakrament pokuty i pojednania, żebyśmy mogli do Boga wracać. Ale że ostatecznie też właśnie widzimy siebie i rozpoznajemy siebie jako ludzi słabych. Ale Pan Bóg tym się wszystkim nie gorszy i bardzo nas kocha. Cały czas nam przebacza. I życzę wam i sobie, abyśmy właśnie pielęgnowali tę pamięć o Bogu, który przy nas jest. Nawet paradoksalnie wtedy, kiedy upadniemy, kiedy zgrzeszymy. Żeby się zapytać, Boże, czy Ty widziałeś, jak ja zgrzeszyłem? Tak, widział Bóg. I co? I nie odchodzi. Nie zostawię. Zawsze mamy szansę powrotu do Boga, bo On nas kocha. Więc niech ta świadomość, że mamy kogoś, to jest cały czas koło nas, będzie właśnie taką błogosławioną świadomością, że z tego wypływa takie zdanie, że nigdy nie jesteś sam. No, czasami ludzie, ojej, jestem sam. Szczególnie w jakichś trudnościach, sytuacjach. Mówię też o takiej samotności fizycznej. Nie wiem, ktoś rozchorował się, został w domu, jest sam. No nie jest to do końca prawda. Bo zawsze jest właśnie przy nas ten Bóg, tylko właśnie nie z tą taką obecnością prześladowczą, detektywistyczną bym powiedział, ale z tą obecnością, bardziej by mi tutaj pasował taki obraz matki,
Dziecko się bawi, nie widzi, ale mama gdzieś tam z pokoiku patrzy. Nie to, że kontroluje, ale czuwa, czuwa z miłością. Nie po to, żeby kontrolować, tylko żeby czuwać, żeby temu dziecku się nic nie stało. Tak samo właśnie Bóg ze swoją miłością jest z nami, aby dawać nam swoją miłość, aby podarować nam samego siebie. Wczoraj tutaj wybrałem się z mamą nad morze. Był zachód słońca i pomyślałem sobie, jak Pan Bóg to wszystko pięknie wymyślił. Ja jestem z Gdańska, więc wielokrotnie byłem wieczorem nad morzem, ale nad zatoką nigdy słońce nie zachodzi do wody, chciałoby się powiedzieć, bo tak jest ukształtowanie terenu, a tutaj na skutek tego otwartego morza to słońce nie zachodzi, chciałoby się powiedzieć, zachodzi do wody. Tam się chowa. I to wszystko też przygotował Bóg dla nas, abyśmy się tym radowali, abyśmy mogli czerpać radość z tego życia. Choć to jeszcze nie wszystko, co Bóg przygotował, bo również po śmierci przygotował tę inną rzeczywistość z sobą. Daj Boże, abyśmy byli otwarci na tego Boga, który cały czas przy nas jest, czuwa z taką miłosną obecnością, aby czuwać, aby pomagać, aby nam błogosławić i dawać swoją miłość. Amen.